jeden był kolega, który bardzo dobrze znał żonę jednego z dowódców kompanii Brygady Świętokrzyskiej. I ona się do niego wybierała, że pana, w odwiedziny. No, w odwiedziny takie, że potem z nim poszła na zachód. I się zaproponował, słuchajcie, mamy taką okazję, dołączymy do NZ-u, do brygady, mamy przewodnika, żona idzie, wie, kontakt zna i tak dalej, i tak dalej. I nas się zebrało czterech, proszę pana, wojaków i z tą żoną tego kapitana Kazimierza, żeśmy, proszę pana, do Włoszczowy podjechali koleją, a potem piechotką, żeśmy doszli do się nazywało Lasocin, ta miejscowość, gdzie było akurat była koncentracja kompanii Brygady Świętokrzyskiej, tam między innymi był jej mąż. No i nas przydzielili do Bema, mnie przydzielili do Bema, z tym koledze też, jeden poszedł do zwiadu konnego, a myśmy do tego Bema się dołączyli. No. Najważniejsze, że dostaliśmy karabiny, bo tam w Lakarze się nam nie dostali, nie było, zabrakło karabinu. Nam tutaj dostaliśmy, proszę pana, rosyjskie, mocniny rosyjskie. Było dużo rosyjskiej broni, dowódca kompanii miał ładnego tego, parabelkę miał ładną i miał pępi niemieckie, potem taki był chorąży grzmot, to miał znowu tego Bergmana, miał takiego pistolet maszynowy, Bergman był taki pistolet maszynowy, bardzo ładny miał, jednego miał PS, znowu jeden z dowódców plutonów miał PPS-a ruskiego, a my, i było parę PPS, ale my żeśmy dostali ładne karabinki, dobre, bardzo zgrabne te ruskie karabiny, proszę pana, bez magnetów, bo były z magnetami takie, ale bez magnetów, krótkie, kawaleryjskie mosiny, fajne w obsłudze. A my, no to proszę pana, no to na początku, no to nas tam najważniejsze zabrali nam, proszę pana, dowody osobiste, myśmy mieli karty przecież, a szef sztabu, szef kompanii, proszę pana, miał zadanie zabrać wszystkim dowody. Myśmy byli bez dowodów. To było, moim zdaniem, było z jednej strony było dobre, a z drugiej strony było złe. Zabrał dowody dlatego, żeby w razie jak wpadnę, Niemcy mnie ubiją albo mnie złapią, to jak się nie przyznam, kto jestem, to o trupa mnie nie zidentyfikują z rodziną, to będzie w porządku. Ale proszę pana, ale z drugiej strony, jak szefa złapią, to znajdą wszystkie kękarty. Tak? No, nie wiadomo po co. Ale nam zabrali, no, daliśmy te kękarty, nie mieliśmy dowodów żadnych. A nasze zadanie, no to naprzód to było trochę zapoznanie się z bronią, wie pan, czyszczenie, toś, wołowo. A potem nam bardzo dokuczały te marsze, wie pan. Marsze to były, jak żeśmy, nie, prawie że nocy nie było, żeby nocami żeśmy chodzili. Nocami żeśmy chodzili, długie marsze były po 30 km, żeśmy padali po przyjściu na punkt jakiś celowy. Ale to były, wie pan, moim zdaniem to były ruchy takie, które blokowały ruchy znowu tych sowieckich, tych partyzantek, oddziałów i takich band, bo tam się nazwali bandy, bo to rzeczywiście te komunistyczne, wie pan, te bandy, to one grosowały tam po tych dworach i rzeczywiście były plagą. I te ruchy Brygad Świętokrzyskich, tych kompanii, to były po to, żeby blokować, te, wie pan, te działanie tych komunistycznych oddziałów. Raz żeśmy mieli spotkanie z Niemcami, to nawet żeśmy działo zdobyli, wie pan, to się nazywało Huta Drewniana, taka miejscowość, żeśmy taką haubicę ładną zdobyli, jakiś oddział, nie wiadomo, niemiecki oddział, ale to mogli, bo bardzo dużo było kałmuków tych Rosjan w służbie niemieckiej. I proszę pana, żeśmy zaczęli pukać do nich z kabelów, oni nam odwalili jednym tym zdziałem pocisk, nawet niedaleko mnie ściął, że taką piękną topolę ten pocisk ściął, proszę pana, ale oni potem dali dyla, proszę pana, mieli gdzieś tam dalej samochód i zostawili to działo. I myśmy go zdobyli. To było, a drugie to było, też takie, jakieś takie, ale najwięcej, proszę pana, marszów i tych to było za komunistami. Mhm.
No i przygotowanie chyba do tej pójścia na zachód, bo to jednak sztab wiedział o tym, że ten front ruski się ruszy i muszą gdzieś się, bo by wybili do nogi, proszę pana, tę brygadę całą przecież. To musieli jakiś plan opracowywać ruchu na zachód. No ale mój dowódca, proszę pana, tam były tarcia jakieś podobno, bo kłótnia i tego, że się BM się nie zgodził. Powiedział, że on zostaje i tego. On został i kompania Żbika została, a reszta cała brygada, proszę pana, poszła na zachód. A dowódca to był Fisza, to była figura. No. Widzieliśmy go na raportach dziennych, proszę pana, znaczy rano raport zdawał szef sztabu, szef kompanii, czy tam dowódca plutonu. Wieczorem nas przy modlitwie tam nas się żegnał z nami, proszę pana, też brał udział. To tyleśmy widzieli. Miał osobną kwaterę ze sztabem kompanii, a my żeśmy mieli swoje legowiska żołnierskie. No. I dam panu taki przykład, był bardzo ludzki, no bo zaziębiłem się, miałem takie to już było niedaleko jak już przy końcu, dostałem jakieś grypy czy czegoś, gorączkę miałem jakąś, a to była wada, że w kompanii nie było sanitariusza. Był może, ale zaraz z bez leków, to co to za sanitariusz, no. I proszę pana, przemokłem, bo to była już jesień, przecież to było, wie pan, tak, deszcze padały, nie miałem takiej jakiejś odzieży, bo wyszłem z tym, co miałem na sobie, wie pan. I mnie, wie pan, wzięło mnie bardzo ta gorączka, to wszystko. No i stanęłem do raportu, poszedłem do kompanii, do dowódcy i mówię, że jestem chory i tego. To mnie wsadził do swojego łóżka pod pierzynę i tam się wykurowałem, można powiedzieć. No. Nawet pozwolił mi, jak był marsz w tą noc, to wlazłem na podwodę i tę pierzyną się jeszcze przykryłem. I to był, dla mnie był dowódcą, był ludzkim. No. I nie słyszałem, żeby krzyczał, żeby kogoś, wie pan, obstacowywał, żeby był cichy, był taki, wie pan, on miał taką pochyloną trochę sylwetkę. Młody był facet, miał 20 parę lat, bo przecież to był młody człowiek. Na koniu tak śmiesznie wyglądał, trochę taki na tym tego. No miał to MP miał na tych plecach ciągle, te parabele miał na brzuchu, w płaszczu ciągle chodził, wie pan, takim wojskowym. Miał mundurowanie kompletne takie. Także, że się prezentował się ładnie, no ale nie spoufalał się z wojskiem. Rozwiązanie kompanii nastąpiło w grudniu. No bo nie było, proszę pana, ruchy takie były wojsk radzieckich, że widać, że strach było wyjść w teren, bo się by na czołgi się natrafiło, bo one, te zwiadowce czołgi, to one były, wszędzie były i Niemcy nawet nie wiedzieli o tym, że czołg jedzie, cholera. Tak były napchane tego wojska było. A 15 stycznia był front ruszył. I brygada miała kłopotów chóra, bo ich ostrzeliwali ciągle gdzieś tam na Śląsku. No. I tyle. I mam teraz 94 lata i się oglądam na jak to mówią, Bożą Oborę czy tam.